Cześć wam wszystkim, sesja do YMCO, to przed wami kolejny odcinek z DCU Stamp 2. Panie i panowie, kontynuujemy planetę Clearów. Zobaczymy, co tutaj czeka. Musimy dogonić naszego Clearowskiego, musimy go nakopać w dupy. Miejmy nadzieję, że nam się to uda i zdobędziemy kolejny kawałek medalionu. Także panie i panowie, dzień dobry, witam. Kolejny odcinek z Sirius Stamp 2. Zbliżamy się coraz bardziej do końca. Znaczy, jeszcze mamy daleko do końca. Ale wiecie, o co mi chodzi, że coraz bliżej jesteśmy końca tej gry. I nie wiem, czy mi się to podoba. No ale tak mówiłem w poprzednim odcinku. No kiedyś ten moment musiał nadejść, także wiecie. Kiedyś to i tak nadejdzie. A wy się nie ruszycie z miejsca, więc jesteście absolutnie żadnym zagrożeniem. A nie, trochę się ruszają, bardzo powoli. Bardzo, bardzo powoli. Tam w ogóle koleś, no tu idzie, nie idzie, co on robi? No wiecie co? Mój Boże, serious time experience z tym, z miniganem. Ta mi się mniej podoba niż ta, co była w poprzednim pokoju. Czy pokoju, lokalizacji, pokoju. Ciężko to te lokalizacje na coś pokojami. Będę absolutnie szczerym. No ale wiecie. Wiecie jak jest, to jest moje nowe ulubione stwierdzenie, wiecie jak jest. No i ta demonetta, czy ona robi coś szczególnego, specjalnego, czy nie wiem. Bo ona jest trochę żałosna jako przeciwnik, tak trochę bardzo żałosna jako przeciwnik. No trochę ich jest, nie powiem, że nie. Okej. Okay. Trochę ciszy, trochę spokoju. Zobaczymy, to ma jakieś... To jest kręgosłup, tak? To są żebra, czaszki. To są kawałki kręgosłupa tutaj. Też, z tego co widzę. Mamy kule. Te kule wyglądają jak trap, tak typowo. Może nie. Tylko mamy kule amatium. W ogóle mam też wydacz ognia, z którego... Ale ja z niego skorzystałem. Nie w ogóle z którego dostałem. No clue. Ale fajnie, że jest. Nie, fajnie, że jest. Mamy w ogóle pancerzyk, przydałoby się go wziąć i nie umrzeć przy okazji. Dobra, to nie był sekret, że... Po co ja by to miał być sekret, jak to jest tak blisko, nie? Więc no. Czy tu wejść jakoś logicznie? Da się tu wejść jakoś logicznie, okej. Okay. A stąd gdzieś dalej? Chyba nie. Right, no to idziemy dalej. Myślałem, że tu będzie się coś więcej działo. Jakiś większy dym tu będzie. Tu się okazuje, że nie. A przynajmniej na razie. Te sekcje są coraz krótsze, czy coraz krótsze. Mi się wydaje, że są coraz dłuższe, ale nam wcześniej te dwie sekcje poszły naprawdę całkiem. To wygląda, by się dało rozwalić. Of course. I'm scared. Ok. Maksimum. O, wiedziałem. O, wiedziałem. Serio? Aż tak? O, udało się. Nie wiem, coś go zabiło, ale to nie był mój strzał. Okej, okay, weird. Tak myślałem, to się da rozwalić, kurwa, nie? I się dało. To pomyślał. Dobra, czekajcie, dostanę achievement za rozwalenie wszystkich czaszek, nie? Będziemy to testować. Rozwalimy każdą jedną czaszkę na tym poziomie. Każdą jedną. Okej. Okay. Mamy jeszcze rakiety. Nie, to tam sobie byłem. Po prostu nie zbyłem tych, jak mam full. Okej, okay, czaję. Tak, minigun, uziki, o mój Boże. O mój Boże, minigun jest tak potężny, że muszę wystarczyć tylko pojedynczego używać, nie muszę podwójnego używać minigana. I to jest mega duży plus. Dobra, yolo, robimy to. Yolo. Idą. Te korytarze z tymi klejami właśnie minigana. No powiedzcie, czy to nie jest zajebiste. Taka nostalgia sieka człowieka, jak to widzi. I się trzeba wycofywać, bo i tak to jest za mało, żeby te kliry, wiecie, utrzymać w jednym miejscu, trzeba się cofać z nimi. O rany. A to nie ma takiego vibe'a, jak jeszcze tak, wiecie, ty w trzeciej osobie, jak jeszcze w pierwszej osobie, to widać po prostu to. Oooo, i czuć to wszystko po prostu. Oh boy. Tak, to było potrzebne już tutaj. To było trochę, no i patrzcie to. Jakaś siekanina po prostu. O Boże, ta gra nie była stworzona, żeby mieć dwa minigany. Tylko jeden. I teraz ja idę do przodu, a nie Cleary. O rany, to jest niespotykane. Okej, okay, dzień dobry. Kolejna lokalizacja, 8 stary. You will die. Very quickly. Sorry, brada, ale... What can I do? Okej, okay, stąd mi nie wyjdą nigdzie, bo tu mi jeszcze może...
Tam gdzie są te dziury, oni wychodzą. Muszę to zapamiętać na zawsze. Wtedy się nie będę bał ich, bo ja się boję jakiegokolwiek rybactwa niestety w krach i mnie to irytować zaczyna pomału. Siadam na terapię, będę 24/7 z jakimiś kurwa gównianymi jakimiś gównami. Gówniane gówna. Co mam do powiedzenia? To gówno. To gówno jest gówniane. O rany. No trochę tych skorpionów idzie. Przez to, że powiedzieli, że to są skorpiony, to... Ciężko mówić arachnoidy, nie? Myślę, żeby te, wiecie, przetłumaczyli po prostu arachnoid, to by każdy wiedział, bo i tak się mówi arachnoidy. Więc... Przynajmniej ja tak mówię. Chodzi mi się amunicja Dominigana, bardzo mi się to nie podoba. To jest pancerzyk, bardzo jakiś taki pewnie... podstępny ten pancerzyk, no ale dobra. Okej. Spoko, spoko, rozumiem. Na pewno tam się nabiać. O Boże. To coś musi być za to w końcu, no nie uwierzę, że nie. A te czaszki, musi być coś. A może jednak nie? Może tylko manuje amunicję? Bardzo możliwe. Coś tu będziemy jeszcze atakować, bo... Jest za cicho. Jest za spokojnie. Zdecydowanie. Zaczyna mnie to... bardzo niepokoić. Tu się da wejść, jak nic. Nie! Okej. Okay. Pieniądze. Money. Dobra, rozejrzymy się tutaj jeszcze, bo cały czas pomijam jakieś sekrety. I cholera wie gdzie. I ja bym nie chciał nic pomijać. Nie, to chyba nie będzie nic więcej. Tam był sekret. Tu też powinien być sekret, ale cholera wie gdzie. Nie znam sekretów z Kisiusami. Dwa. I ogólnie, nie wiem czy w jakikolwiek Kisiusami znam wszystkie sekrety, chyba nie. A powiedziałem, bo jestem Mr. Kisiusami na YouTubie. Przynajmniej polskim. Więc... no i jeszcze gameplay, ale gameplay to nie nagrywał sobie sama. Nie wiem, czy ile już sobie ze sobą nagrał, na pewno nie wszystkie. Na pewno nie wszystkie. Jestem ciekaw, czy jestem jednym z jedynych Polaków na ziemi, który nagrał wszystkie główne gry sobie sama na kanał. Pewnie nie. Pewnie nagrało dużo osób sobie same, ale ja wiecie. Może jednak. Kiedalaj, synu. Byłem gotowy na ciebie. Okej, okay, teraz inaczej, tak? Mamy wyrzutnie kul. Dobra, skupienie. Turbo skupienie teraz. Jak w Minecrafcie. Jak w Minecrafcie. Ale to już się zmienia. Ta broń, mi to irytować zawsze. Się musi ta broń zmieniać. Dobra, mamy teraz wyrzutnie kul. Wyrzutnia kul. I minigun. What can you say about this combo? Jesus Christ. Everyone will die. That's all I have to say. Oh, brother! Okej, okay, co tu się dzieje? Chyba jakim by im tu zepsuć tą zabawę, co? Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobre combo. Dobra, F6 i lecimy z tematem. Oh boy! Oh boy! Myślę, że to był dobry pomysł. Aż nadto dobry. O-o. Czy te demonicy nie... demonety... one są, to jest... Nie pojmuję tego przeciwnika kompletnie. Co ona wnosi? Czy ona jest taka, nie wiem, super zajebista, że ten? No pewnie nie rozumiem. Nie wiem, zbliżę się do jednej i co mi zrobi? Ja kompletnie nic! Żałosny jestem przeciwnik, strasznie. Aż mi szkoda minigana na nie zużywać. O. Po co minigan? Nie, ten przeciwnik jest, wygląda jak joke kompletny.
Ale jesteśmy czerwone. My się śmiejemy, ojej. Jaki insult, jesteśmy czerwone. What the fuck? Nie pojmuję. Ktoś mi powie, o co chodzi, bo... Wtedy nie kminię tych przeciwników. Oh boy. Oh brother, oj. Jeszcze kleje. Dobra. I teraz tak, panowie. Chyba jeden wystarczy, tak naprawdę szczerze, jeden wystarczy. See you some experience. Przeciwniku dostajemy tutaj na środek, teraz widzę. Teraz dajemy itemy, a dajemy przeciwników, jeśli zdecydują. Jak kobieta. Niech się zdecyduje w końcu na coś. No. Jest mi gorąco, jest mi zimno, jestem głodna, jestem za gruba. I'm hungry, I'm fat, I'm cold, I'm hot. To wiesz czego to jest, to gratuluję, macie 10 punktów MC'ego na konto. Jeśli chodzi o nawiązanie. What ty? Się zespił do ataku. Po urodzeniu, do ataku, nie? Po urodzeniu, masakra. Coś jeszcze? No to, okej, teraz będzie wszystko po kolei, rozumiem. Rozumiem, że mam wam też wpierdolić po prostu. Pojedę jakie cię dałem i po sprawie. To się będą wszędzie pojawiać, okej. Aha. Cześć kolego, dobrze, że idzie w prostej linii. Bardzo mnie to cieszy. Ty mi daj, nie widzisz, bo jesteś ślepy. A ja uniknąłeś mojej rakiety. O, nie chciałem tego trafić na rakietę, ale trafiłem tylko z tyłu, więc spoko. Na dobie wyszło. To skoro oni są, to jeszcze będą czerwone, pewnie arachnoidy, tak strzelam. Przepraszam, skorpiony. To jest tak, gdzie się mówi, no nie, skorpiony, czemu to są skorpiony? Eno, panowie, to tłumaczenie robili. To są skorpiony teraz te ciasy, to są arachnoidy. I wy jako fani Suicide powinniście wiedzieć, że to są ten. Ach, to idę do jasnej anielki. Wkurwiacie mnie, wyjazd. A ty oni w tej mojej rakiety, jakim prawem? Dobra. Op, trafię go. Prosto w głowę. Dobra, trafiony. Nie trafiłem, bo po co? Tego też nie. Dobra. Oj. Was tu dużo jest, panowie. No, okej. Samo się wyjęło. Nie chcę dwóch. I potrzebuję dwóch, żeby zrobić mordor. Jezu, pięknie po prostu. Czy jest w tym świecie lepsza niż minigun? Nie ma. Moja miłość do miniganów jest zbyt wysoka. Będąc absolutnie szczerym. Dobra. Skończył mi się minigun teraz. O, szczerze, dobra, to musimy tego nawalać. O, Jezus! Trochę za blisko! Typie, trochę za blisko! Aż się obudziłem. Jeżeli mu sypiał, ale jeszcze bardziej się obudziłem. O, brother! Już? Jesus fucking Christ. Właśnie ja bym chciał to wziąć wszystko, halo. Jesus. Co tam się dzieje? Co on robi? Nie czuję, o co chodzi.
Nie, poważnie, powie mi ktoś o co chodzi, bo... kompletnie nie zrozumiałem tej kasenki, tak zero, nul. Absolutnie. Okej. Okay. What the fuck? To jest Houston 2 w pigułce. Ta scena właśnie. Ulala. Pięciokrotnie swój ten rozmiar? Jak Akulkan. Chciałem pojeść króliki. Miałem w głowie teraz przysięgę, że miałem w głowie króliki. Shit's big. He's big. Hrabia Klirowski. Ogólnie ten boss... Czekajcie, dane strategiczne. Co jest z bossami w dzisiejszych czasach? Oni wszyscy ciągle uciekają. Pij, kogo to obchodzi. Teraz mamy go przygwożdżonego. Wiązka świetna, wycelowana w mroczny ołtarz emituje wielką ilość energii. Być może możesz wykorzystać to na swoją korzyść. Zanim Klirowski wykorzysta ją na swoją. Rozwal go tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli się stąd wydostać. Co jest z postami w aktualnie, na wszystkie muszą uciekać. Ale ogólnie design Klirowskiego jest tak super, jest tak zajebisty. To jest po prostu najlepiej zrobiony, może nie pod względem walki, ale pod względem ogólnie atmosfery, pod względem designu bossa, pod względem tego, że faktycznie no jest tylko przerażający i faktycznie odczuwamy tą taką presję, stres, jak z nim walczymy. Walka nie jest taka niesamowita i najlepsza. Trzeba wiedzieć, o co chodzi. Fajnie, że to jest opisane przynajmniej. Ale bez przedłużania zawalczmy z Klirowskim. Dzień dobry, panie Klirowski. Teraz tak, Jezus Maria. Musimy zrobić... musimy rozwalić te kryształy. Jak pamiętam dobrze. Albo nie, musimy po kolei, tak mi się wydaje. Także sekundę, muszę to rozkminić, bo nie pamiętam, jak to było już teraz. Trzeba je pootwierać? Trzeba je pootwierać, okej. Okay. Trzeba je pootwierać. To co on robi? On to jest zamyka, czy co robi? Bo nie kojarzę zbytnio, o co chodzi. Tak, pootwierajmy te kryształy. Zobaczmy. My w ogóle na razie nic nie robi, tylko sobie... O kurde, dobra. Coś mi jednak chce zrobić. To sobie dookoła lata i w sumie poza tym niewiele mi robi. To jest pootwierane? To jest teraz pootwierane, okej. Okay. Okej, okay, to się świeci. Nie wiem, czy ja mam gdzieś konkretnie, czy... Po prostu pootwierać to tak jak leci. No pootwierajmy. A tu co jest? Okej, okay, nic. Myślałem... Au, au, au. Ty typie. Jak cię zaraz tutaj wyjaśni i zbiotę z planszy, to cię kurwa babka nie pozna. Co trzeba pootwierać? No, nic na razie nie poradzę na to, bo muszę to pootwierać wszystko. Tak, chłop się generuje, także dlatego musimy mu to wyłączyć, mianowicie otwierając te kryształy wszystkie. Co trochę zajmie. As you can imagine. Dobra, leci teraz tam. No tak, tu wam pokazuję po kolei, jak mamy to otwierać. Ja zrobię to po swojemu, bo czemu nie? Teraz tamten, dobra. Zrobię sobie minigana, ponieważ będzie po prostu szybciej. Nie wiem, czy szybciej, ale to będę mówić na odległość, nie? Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy on to może zamykać, bo nie może tego zamykać, jak jest otwarte już. Więc to jest przynajmniej taki plus. Ja teraz tam to poleciało. A mi przypieprzył, ała. No trochę mnie zranił, chłop, nie powiem. Chyba to teraz sobie leci, bo jest pootwierane. Ej! Co jest? O, to zamyka jednak gnój. Co za typ? Nie ma zamykania moich kryształów. Typie. Leci, dobrze. Niech leci. Leci i prosto w kryształ, kolego. No to jest po tobie.
To jest po tobie, panie kolego. Ała, bo szatan gdzie będziemy, okej. Okay. Ja się muszę uleczyć, bo nie ufam sobie, że go pokonam. Teraz. Chociaż nie, dobra, wykończę go. No, na spokojnie. To było na tyle. Bardzo prosta walka. Czemu on się śmieje jak... Czemu on się śmiał jak umierał? Nie wiem. A może nie umarł, tylko uciekł. I zostawił po prostu kawałek tego medalionu. Ale ja wie. To w dwa odcinki. Bardzo szybko na ta planeta zleciała. Bardzo, bardzo szybko. Dziwne, dziwne, dziwne. Zabici jeden. Dobry wynik. 10 minut szacowany czas gry, ja to zrobiłem w 3 minuty. Lololol, niecałe. Boys, that's enough. Is that all you can think about? But it's the Galaxy Cup Finals! Typowe chłopy. Typowe chłopy. Who won? Is that all you can think about? Yeah. What could be more serious than saving the universe? Yeah, right. Sam, you must retrieve the last part of the medallion. Idziemy do królestwa. Elvians, peaceful and noble race. They successfully guarded the medallion. Elvis. Your task is simple. Find Cecil, get rid of him. Oh, kurde. And take the medallion, finally proving you are the one. He's the huge part of victory. At the top of the Heartbreak Mountain. There's a small village underneath. We heard the dragon comes there once a month to collect a fee. That will be your chance to meet Cecil head to head. To będzie miniatura moja na któryś filmik. O, tak. Miniaturę gotową, dzięki go. O panie, a po co smokowi, czy smoku, nie, smokowi, pieniądze? Cóż, to po prostu jest symbolicznie, także aaa, wyskakujcie z pieniędzy i tyle. Jeżeli oni mogą mnie rzucić w jakiekolwiek miejsce, czemu by nie rzucą od razu do smoka? Ten jastrząb czy orzeł był na lince. I have arrived. Piąta planeta przed nami. Wow, brother! Dragon Board! Fusrotto! Teraz go tak... w dupę... kulą. Ja bym umarł, gdyby ktoś mi strzelił kulą w dupę. Centaur. O, tak to będą takie właśnie... Boże, średniowieczne... typy przeciwników, tak to ujmę. Mogę z tego skorzystać? Mogę wsiąść na to, lololol. Okej, okay, ale zanim cokolwiek, oczywiście zapisujemy grę, panie i panowie. Dzisiejszy odcinek był troszkę krótszy, bo nam to po prostu szybko zleciało. I co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i na razie, cześć i pa pa!